Halo, halo. Widzimy się bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z A do Z. Zagramy sobie dzisiaj full apezaki. Obiecałem ten pik. Dostał kiedyś. Kiedyś dostał, no ale jakoś w ostatnich 2 miesiącach chyba dostał buffa na AP przeliczniki, więc sobie zagramy. W brązie niestety. I wiem, że w A do Z obiecałem wam, że będę grać normalne piki, więc jak ktoś chce zobaczyć normalne gry z Zaka, to na pewno były na kanale, bo był taki moment, że podobał mi się sporo, nie grałem w dżungli z tego co pamiętam. Bo był po prostu mocny. Jest strasznie nudny pod AD, tyle wam powiem. Jest okej, okay, ale ma wolną dżunglę, więc teraz trochę wypada z mety, bo jest meta na robienie krabów. On kraby robi średnio. Wolno je robi, jeśli mam być bardzo szczery. A oni mają mastera w dżungli niestety, nie zbanowanego. Ja zbanowałem Zeda. Więc jedno zło wyrzuciłem z tej gry i boję się, że ten master może najwyżej przetryharduje i ten, i wiecie, i sklepie dupsko, żeby to wygrać, ale... Mamy team taki pod Yasuo i Włada, bardzo agresywny team. Teamfightowy. Nie no, jest okej, okay. Fajną kompozycję mam nawet. Zobaczymy jak to na liniach będzie wyglądać. Jak wyjdziemy z linii jakoś dobrze, to jest tata. Ale musicie mi pomóc, bo ten Zak jest kubskiem naprawdę. On godzinę będę robić te buffy. A gram normalnie pod reperkusję, bo nie ma sensu grać. Znaczy żadna inna masterka nie jest jakaś super na niego. Czyli runę. No, ja sobie też powinienem wziąć tego Relic Shielda moim zdaniem. Co, może chcecie te blue jeszcze na linie? A ja sobie będę bez levela expić. Tak się da kapa. Nie wiem, czy nie powinien smite'a zostawić, ale tam jest ward. Na ile ten ward tam jeszcze będzie stać? Na chwilkę. Nie, nie smite'uję. Stawię sobie smite'a na tego. Czyli nie zaczynał od Redda swojego? Dobrze widzę, jak oni na linii stali? Jest to bardzo możliwe. Nie wiem, jak jest możliwe, że Jax ma na pierwszym poziomie. Nicie, ten krab spieprza i na tych glutów nie możecie zbierać, a trzeba je robić, bo one za dużo dają po prostu. Mogę to jakoś zwiksować jedynie. Idź w drugą stronę. Bardzo możliwe, że mi Reda ukradł. Ja teraz się męczę z tym żukiem, a on będzie na swoim blue teraz. Ja pierdzielę, szlak mnie trafił, po prostu 1 HP. Widzicie, jak się męczycie z takim krabąszczem, tak to ma to wyglądać lepiej. Tak, zapierdzieli mi mojego Reda na 100% i całą dżunglę mi teraz kradnie. Żebym ja to zdążył zrobić. Widzicie, jak przeczytał to logopeda? A bo jest awki, będzie rimek też, tak to jest, mogę mówić. Ale to by się na topie chyba pojawił, tak mi się wydaje. A co tu się stało? No nie przyszedł na część. Nie wiem czy gridować mu jeszcze, nie zabrać żuczków. Na topie jest. Kurde, nie spojrzałem na buffy, ja pierdzielę. On z W wiadomo, że bije więcej z tego, z HP przelicznika. A z tych innych spelków głównie chodzi, bo na innych ma pod AP. A już widzę, że ciężko na wszystkich liniach i Jax już będzie stiltowany zaraz. A w dół. No, potrzebuję przynajmniej minimum 4 poziom, żeby mieć 2 levele. Bez tego to też jest tragedia, nie ganki, bo to jest taki skoczek malutki. Na 5 się już zabawa zaczyna. A w sumie nie wiem, czy jest w AP item do dżungli, jeśli mam być szczery, bo on teraz właśnie manę daje. Nie wiem, to może w HP pójdziemy, a potem już w manę? A czy potem w AP? Ty, nie zrobił mi. Jak się okaże, że mi jeszcze tego Reda nie zrobił, nie spojrzałem, jakie on miał buffy, a był na topie przez chwilę. Mógł sobie Jaxa spytać, a wątpię, żeby zwrócił na to uwagę. To jest cholernie dużo informacji dla waszego junglera. Nie, raczej tego nie ma. No, nie ma. Ale swojego też stracił, jeszcze kurczaki. Dobra, idę. Spróbujmy. Mam Redzika niby.
Jakbym mógł tego Reda zaaplikować, byłoby super. Aha, widzieliście? Postać mi wróciła do tyłu i się zwiksował. Jakby ten Jax ogarnął i poczekał chwilę, to byśmy go zabili. Boże, co tam się na bocie dzieje? Czemu mnie tam nie ma? No ja się nie mogę odnaleźć w tej grze. No i to, o czym wam mówiłem, że inni sobie nie poradzą po prostu. Wilczki są, coś mu muszę ukraść. Serio? A on tu idzie do mnie. Kurde, nie mam tego, nie mam, mogę zostawić jednego wilczka. Na 100% do mnie tutaj idzie. Dobra. Kurde, tak ledwo co go zabiję. To jest smutne te obrażenia tego Zaka. No, muszę zacząć coś gankować, bo zaraz się stiltuje moja drużynka. Już jest 8-3, ja pierdzielę, 6 minut, tyle razy się pierdzielić. Trochę utemperowałem tego Mastera, to jest plus. Dobra, cofam, on tu zaraz przyjdzie wkurzony pewnie. Nie wiem, czy zdążę w sumie Rikolać, mogę do krzaczka pójść. Tego Atroxa też wam nagram, obiecuję, obiecałem to nagram. Dobra, myślę, że pójdziemy w to jeszcze normalne, więc mnie nie bijcie. Ale już potem idziemy w AP od razu. Bo nie opłaca się, no jak to mi tam manę daje i manę regenem, to na cholerę mi to. Te AP jest tylko fajne i ten movement speed, tak to nic ciekawego. A potem sobie pójdziemy w kulkę, w buty penetracyjne i będzie cacy. Kurde, jeszcze mu się smok zrespił. Mogłem pinka kupić, poczekać na pinkę i na smoka dać. Nie wiem, czy ja będę mieć obrażenia w ogóle na topie, żeby go zabić. I ten Jax jest tak w plecy. Serio, znowu? Nie wziął tych minionów, serio? Serio? No ja mam pasywkę, więc... To jest gitek majonezik. Ja mogę skoczyć znowu, jak chcesz. Mam zasięg. Nie trafiłem niczym. Mojego flesza ma. Ale chyba... Bejziczek, Władimir, no. Jezus Mario, wyszło jakoś. Moje zhomaloła znowu. Nie mam summonerków. Proszę cię, gra. No. Ja i te moje obrażenia za Kintosza. No jest taki, że dżungli w ogóle nie robię. No ale kilki zbieram, więc nie mogę narzekać. Tak, tak i teraz już AP obiecałem, to idziemy w AP. Kulka. Maska w sumie też, bo to dodaje HP i AP, więc to jest fajne. Muszę kurczaki robić, bo kurczaki się najlepiej robi tym jeszcze ziomeczkiem. Bardzo agresywnie ten Władimir gra, ale w sumie farmie wygrywałem. Poza topem to ja wygrywam mid i Yasuo wygrywa farmie. Oni tam biją szóstki, to oni tam powinni robić ospierdziel totalny. Mógł mi ukraść Reda znowu, ale nie zrobił tego. Unem idzie z tego co widziałem, nie? Tego tutaj nie ma. Zak się zawsze odparał z tego co pamiętam po zakupie pasywki. Znaczy po zakupie Cinderhulka, tego ulepszenia. Już ta dżungla lepiej wygląda. Co się stało z tym W? Przeleciało przez tego. Chociaż nie wiem, czy nie lepiej byłoby tego kumaksować. Drugi. No, to nie są jakieś super te przejrzniki, jeśli mam być szczery.
Już pękają te kurczaki fajnie. No to pan poszedł, żeby tego Jaxa odtiltować trochę. No nie wiem co on robi, no przecież widzi te chyba te... Już... Grał trochę na tego Atroxa, to widzi co on robi. Dobra, dalej puszuje. Tylko nie wiem, czego nawet zabije, szczerze mówiąc. Muszę smite'a zmarnować. Wolę smite'a niż Erkę zmarnować. Nie puszuję mu tego, żeby też się nie stiltował. Nie wiem, czy w ogóle się z nim próbuje bić dalej. On w sumie pewnie nie blokuje tych ataków z Q, więc to go boli bardzo. Mastery się chyba też wkurzył i zaczął teraz farmić już cały czas. No, już teraz jakoś ta dżungla wychodzi z tym tankownym przedmiotem. Są wilczki? Są. Nie powinienem tak wumarnować, bo jakby doszło tu do walki jakieś, to jestem w tyłku. Zbieramy gluty, żeby cooldown na W spadał. To mogę to dive'ować. Bardzo ładnie. Może na bota? Nie wiem, czy tu wizję mam. Powinien mieć czerwony Trinkiewicza w czerwonego. No i przyjdą to bronić raczej, nie? Nie znam ich timerów za bardzo, to jest problem też. Jest Łomerkę. A midzie jest Master. Kurde, nie wyczułem go. Myślałem, że na bocie będzie, wiecie? Nie spulował nawet. Dobra, jak oddałem wieżę, to robimy tego smoka. Co się z botem stało? Są ach! Mi się zamienili stopy, nie wiem co tam się stało. Spoczko, smoczek zawsze na propsie. Tą chcesz zabić jeszcze? No, ma ten movement speed. Chyba ma DC. Chyba to jej nie bije. Odżyła. Nie, zbejtowałem. Ja nie chciałem jej zabijać, bo myślałem, że ma DC. No teraz ją muszę zabić. Ja pierdzielę. Proszę, niech ona umrze. Tego to w życiu nie zabijemy. Jest troszkę sfidowany. Teleport ma ktoś? Nie. Nie, wszystkie naraz mi zabił. O, jest to Lux. Myślałem, ciekawe, gdzie jest ta Tristana jeszcze. Nie wiem, jak te kunie siadły, naprawdę. Mała Zoe, nie da się jej trafić. Ale będzie problem, panie i panowie, bo jest sfidowany Atrox u nich. I to będzie niemały problem. Ale mi pizną z tego Darkin Blade'a. Ale u nich Tristana chyba jest safka, bo ma piąty poziom, bo tak od paru minut już. Boże, co to jest walka na autoataki Lux z Vladimirem? Widz tego agrowieży. Dał jej flesza, czy mi się właśnie wydaje? Tak, dał jej, sfleszał jej na mordę i dał jej flesza. A ten sobie chciał przez kurczaki skoczyć. I co na linię osłonił, masz trzy linie do wyboru. Zróbcie jakieś łombo combo z tym, w końcu chcę zobaczyć. W końcu pękło. Gonić gnojarze. Czemu uciekasz jak jestem? Nie, tak goni, to goni. Can't be slowed. O, trafiłem idealnie przed końcem. Kto zebrał tego shutdowna? Chyba Yasuo, tak? Czy ja? O, Yasuo. 600 golda darmowego.
sumie nie wiem, czy te W lepiej. Czy no z Kubym w końcu jakieś obrażenia może zadawał. No te Kubi je mało, te pierwsze obrażenia, ale jak potem kogoś dacie, zrobicie buzi komuś, z kimś, z minionem albo z innym czempionem, to to już więcej uderzy. Jestem głupi, ja muszę pamiętać o tym, że czasami przecież lepiej można lepiej rzucić do miniona kół i zawsze trafić i potem autoataczkiem czempiona przyciągnąć. No to już jest po prostu za mało. No, to już po prostu za mało jest granie danym czempionem, żeby coś takiego mieć wyuczone już i o tym pamiętać cały czas. Wrócimy sobie po maskę i w sumie teraz nie wiem, czy Rabadona raszować. Zonia to byłoby fajna, podobałaby mi się też. Mógłbym złotego gluta zrobić. Na razie coś takiego. To są takie dwa przedmioty fajne na Zaka. Nie mają erek swoich. O, idealnie mu erka jest wyszła jak ten. No, Jax, rób coś. Jest, ten Jax jeszcze nie ma ani jednego przedmiotiku z tego, z Trinitki. Przepraszam. No nie ma szans, nie zabiję go. On nie trafia z tego, jak go zabije. O, zebrał shutdowna, tak? Jax, to super. Nie, oby nie wręcz uwierzy. A trochę teraz musiałeś przyjść z powrotem? Mogę ją zabić, spokojnie. Co? W podbitce mi żerkę spieprzyła, widzieliście to? Nie wiem, była podrzucona, a mi jeszcze erkę zdążyła wykastować przed podbiciem. Jej animacja wbiła. Mogę się dać, że ona miała piąty poziom, jak tutaj przychodziła i nie wiem, i teraz mi szóstkę przyszła. Kurde. Nie no, ich muszę iść w Labadona, choćbym chciał czy nie chciał, chociaż Morello by tu też było spoko. No ale opóźnię sobie troszkę obrażeń. W sumie 60 AP, dobra, złóżmy ten Morello najpierw. Piniaczka mi dajcie. Dajcie mi piniaczka i czerwony trinket. Mam tego Infernala, mamy, zrobiłem go. Nie bijcie się z tym Atroxem, jeden fajny, w życiu go nie zabijesz, ziomek. Chyba żerki nie ma. No dobra, SU jest zbalansowane, ale o, teraz piźnie. No właśnie, uciekaj, teraz już uciekaj. Nie, bo zdążył mu erka odbić. Ale timingi. A musi być wkurzony na nie ten Atrox, już nie? Siedzę na tyłku od początku. No Władimir znowu umarł. Ja w tego Władimira wierzyłem bardzo, a tak się dziwię, właśnie widzę, że... Znowu się na to daje nabierać. Znaczy nie daje się nabierać, tylko po prostu postać mi się wiksuje. Czemu mnie zrykowa? Nie miał erki. Teleport, Jaximus! Nie masz. Dobrze. Ledwo co. Ładny Waldo. Ja sobie muszę dziękować Jasuo za uratowanie życia, to już wiedzę, że coś się dzieje. Kiedy on w ogóle robi ten master, jak się cały czas jest walka w tym, już ile, 46 śmierci było. Nie wiem, i tak tą dżunglę jakoś robi cały czas. Dobra, drooping. O Jezu, ile HP. Jaki to jest hitbox, to jest właśnie hitbox tego skina zasranego deluxe, tego w ogóle nie widać, tej erki. Pamiętam, jak się ten nazywał ten skin? Wojenny? Steel Legion? O, Steel Legion się nazywał. Moment, ten hitbox miał taki dziwny właśnie. A mógł tego uniknąć, miał czas. Wbiłbym tutaj krótko, pasywki nie miał. Nie wiem, czy ja się powinienem bać. Jezus Maria, teraz już z przytupa wjechał. Nie mieliśmy naszych komp całych. Jezus, i dostał kille darmowe, ziomy. Ten chyba na stunę czekał, co? Ten Jax. On tak długo nie przyszedł. Wszyscy wchodzą w te ulty tej Luke.
Kurde, mi się jakieś rezisty przydało, szczerze mówiąc, ale oni mają wszystko, mają to i te obrażenia. A będzie ciężko, bo Lux ma 10 killi. Report Jackson? Nie, no na Erkę czekał, po prostu nie mogę co winić. Czy jakieś flesze były? O, i że jesteś w tyłku, Władimir. Nie myślałem tego Władimira, że on tak będzie jakoś tutaj karować, a... Tak średnio będzie? Nie, no nie ma sensu tej maski zakładać. Nic tam nie będę palić w ogóle. Cześć wyobrażenia, spróbować zabić Lux, tylko jest do zabicia w takim razie do zabicia Lux, Zoe, Aatrox, to są cztery piki do zabicia. No musimy nasze ładne erki nasze zsynchronizować, powinno być dobrze. Na razie to jest taki Aram i piłka w poprawczaku, piłka noż. O kurde. O, to jest mimo wszystko Yasuo z full buildem swoim, dwa itemy, halo halo, więcej nie potrzebuję. Smoka wzięli? Nie, nie zrobił mi tego smoka w ogóle. Skok sobie przerwałem? Serio? Jak można skok sobie przerwać? Czy w miejscu skoczyłem? Nie wiem, nie widziałem. Nie no, zawsze jest jakiś minimum skok. Nie wiem, co się teraz stało. Możemy Drake'a zrobić, jak chcecie, panowie. No, ale Yasuo znowu się... To jest duo? Przecież to jest duo. Nie mają w ogóle swoich erek i idą dalej do przodu wywalone jajce. O Jezus Maria, idź sobie stąd, jak skąd ona tu przyszła? Coś tam jest w tym krzaku. No wywaliło ją w kosmos, no. Uciekaj, Jaximus, uciekaj, to jest niebezpieczne tutaj. Nie trafiłem. Nie trafiłem. Co? W krzaku był ten bubble? Serio? Kurde, w krzaku był bubble, w niego wbiłem. A, Zoe to jest jednak śmieszna postać. Oni mają masę takich śmiesznych postaci. Jeszcze mam cztery Zoe, Aatrox. Patrzcie, tak go nie wybombili. On nie jest w ogóle tankowny. Ma 400 zdrowia i 20 armora. To jest jego cały build tankowny. You are so bad. Czemu? Bo grałem jakieś combo jedno? Czemu są tacy bad? Oj, przegrywamy w killach, to strogo wam powiem. Nie wiem, kiedy ta Lux tyle killi zrobiła. Co ja będę mógł do resistu złożyć? Nie wiem, jakbym grał przy... Tak wiem, że teraz będzie trochę narzekanie, ale jakbym grał przykolwiek innym, jakąś F-ką obelisko, to bym ich zjadał po prostu, jak miał już takie itemy. A oni by nie mieli żadnych resistów. To po prostu zdychali na dwa bejziczki. Nie musiałbym w ogóle trafiać z żadnego spelka, nie? No ale jak już nagramy tym Zakiem, to grajmy do końca. Nie, ten Aatrox też cały czas coś pieprzy. Ma taką przewagę i się dziwi, nie wiem. To jest, to wiesz, tylko koleś ma jakąś przewagę w grze i o, wy trzech mnie bijecie. Honor, gdzie jest Honor? Ten Vladimir mnie tak trochę zasmucił właśnie, bo liczyłem na niego, że on tu karnie, bo taki wydawał się miły. A taki trochę głupotki robił się cały czas, pieprza do przodu i nie gra na koło cooldownów. No właśnie. Ta nasza kompania duo dalej tamtego Jaxa feeduje. Boże, drużyna, nie wiem. Jak to byłoby cokolwiek innego niż ten, a Vladimir to byśmy mogli pewnie Barona zrobić. Oni teraz do wieży puszować. Ten dżungli szuka. Ma jakieś... się dalej nie ma żadnego tego. Ale on mnie zje. Jak ja go nie skąbię, to on mnie po prostu zje. Jesteś tu? Ledwo co? No tak, ledwo co? No ale to potrzebuje drużynki całej. Jak on mnie tym dosięgnął? Jajca sobie robicie chyba. Widzę, że Aatrox działa as intended ulti. Nie wiem, wyszedłem z tego kubska już dawno, z tego łańcucha śmierci, a dalej mnie to tam przyciągnęło. Kurde, ale mocne to jest skubane ten spell, bo tak fajnie, że w tą stronę, którą chcecie zazwyczaj uciec, to tam jest najbardziej, najszerzej jest ten, najszerzej jest, najdłuższa droga jest od tego punktu wyjścia.
Chyba Zonia teraz. No to wtedy jeden slot zostanie, tak? To może Void, bo zaraz coś czuję, że się ogarną i złożą Hexdrinkera. Już nie będę im obrażeń zadawać. Temu Masterowi przynajmniej. Dobra, ale Focus Mastera, go mam na combo. Kupi sobie Stopwatcha teraz. Lux ma dalej Zonię. Jakoś głos dzisiaj tracę, wybaczcie. O Jezus. Weźmy go, Władziu? Nie ma Elki. Bier go. No proszę cię, Władziu. Nie słyszałem tego, naprawdę. Ja dalej w nią lecę. Wywalone jajce. No bo załuka przyszła. Kurde, nie dogonił tego. Nie, zabił tego Mastera, tyle dobrze. Chyba koniec? Nie, Master Stay, nie wiem, czy to skończymy. Nie mamy Erek znowu. Musiał zatrzymać miejsce, ten ma fajnie GG napisać. Nie, fajny ten Zek nawet. Nie są to jakieś kozak obrażenia, ale... Dostawa Yasuo świeżego, zapraszam. Rozwaliłem się na części. Nie, z tego Jaxa zabiło. Flash go zabił własny. Ej, sporo na tego HP po śmierci. Ja mnie kończył jeszcze, nie bądźcie takiej tryhardy. Jak ta zoi nie trafiła? A ten buble walnął. Nie skończyłem tego, nie mam obrażeń. O, uciekajmy lepiej z tym. Wiem, że tego nie skończymy. Nawet jakbym atakował, to już tego nie skończyli. Taka, jesteś pewna siebie? Dobra, jednak jest pewna siebie. Ja mogę w te buble streszować. A nie, ona ma 36 resistów, czyli ja je zabijam. Ma 4 resisty, jak się z nią bije. Nie, 3 ma resisty, jak się z nią bije. Tak, dokładnie, ma 3 resisty ta Zoe. Czyli ja praktycznie true damage jej zadaję ze speli. Powinienem zadać, no ale te spelki, no poza R-ką tutaj nie ma jakichś dużych liczb w ogóle i poza E. A jeszcze trzeba naciągnąć, żeby była full obrażenie. No, takie... Taki ten apezak jest mech. Jest to zdrowia. Ci procenty się nie rosną, nie? Nie, to nie rosną. Więc no, pasywka jest tylko sama w sobie dobra. Myślę, że Zonia i tyle. Tak mam 3 HP, więc fajnie jest, tylko resisty bym się jakieś przydały. Ale to musiałem wtedy sprzedać maseczkę i kupić jakieś coś na resisty. O nie, on smoka robią. Masz teleport, Jaximus? A tam zaś widzę, że Yasuo się bawi tam z nimi. Jest ward. Ale to chyba bez masterka robić, tak mi się wydaje. Nie dam się. Nie dam się już teraz uciec. Się już nie dam bambuko zrobić. 2 razy. Żyjesz! Kuźnia, ten hitbox na tym skinie jest po prostu... Co to było? No zrobię tego smoka, bo coś czuję, że znowu strulujemy tam na tym tronie i tego smoka nam zrobię, jeszcze to przegramy. Najsensowniej było barona zrobić, bo mi one wtedy same skończyły. Czy ja zrobię tego smoka? Nie, to smajtem nie wyrazę. Teraz w sumie żałuję, że nie gram jakiegoś ofensywnego samunera. W sumie pod Thundera można grać tego apezaka. No nie pomyślałem, w ogóle zapomniałem o takim prostym pomyśle jak Thunder. O, mi on to skończył już teraz. No, pod Thundera trzeba było go zagrać. Lepszy by był. No, ale czy to skończą ziomki? Chyba, że Zoe jakoś wybroni jeszcze z Masterem, a Jax już ma dość, nie? Bo 3.11 ma dość. O, mi on to skończył. Chyba, że się inhibito... Nie, inhibito jeszcze długo do zespienia. Więc okej, okay. Apezak nagrany, dajcie znać, co sądzicie. Mi się tak średnio podoba. Poza Erko nie ma jakiegoś takiego burstu, ale... Fajne liczby czasami wykręca, więc myślę, że można było się uśmiechnąć. W tym ciągu to wszystko, papatki. Następny jest chyba Z.